jest wśród nas, zakochani pierwszy raz, tak po prostu bez pamięci, zakochani. Mają po 20 lat, mają swój beztroski świat, swoje ścieżki, które wiodą i beznane. Znają tylko kilka słów, kilka marzeń ze swych snów, romantyczni, zagubieni między nami. Pośród spadających gwiazd, oni, ona pierwszy raz, zapatrzeni tylko w siebie, zakochani. Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją, tego szczęścia, które odnaleźli dziś. Jeszcze wierzą, jeszcze łudzą się nadzieją, że to prawda, że tak zawsze musi być. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, romantyczni, nie dzisiejsi i nie modni. Zakochani kilka chwil, zakochani tak jak my, ale szczęścia się możemy uczyć o Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją, tego szczęścia, które odnaleźli dziś. Jeszcze wierzą, jeszcze łudzą się nadzieją, że to prawda, że tak zawsze musi być. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, romantyczni, nie dzisiejsi i nie modni. Zakochani kilka chwil, zakochani tak jak my, ale szczęścia się możemy uczyć o nich. Szczęścia uczyć się możemy właśnie o nich. Piosenką ze spektaklu Noc w teatrze Zakochani są wśród nas. W wykonaniu Basi Bieleckiej rozpoczynam nasze 690. wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. Drodzy Państwo, w tym wydaniu usłyszycie Państwo relacje z dwóch wydarzeń artystycznych. Pierwszym wydarzeniem było spotkanie z artystą, fotografem Mariuszem Tomczukiem, który w Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa zaprezentował nam swoje najnowsze prace wykonane techniką mającą jeszcze początki w XIX wieku. W dzisiejszych czasach jest to naprawdę niezwykłe wydarzenie i przeżyliśmy prawdziwą podróż w czasie podczas tego spotkania. W drugiej części naszej audycji zapraszam do wysłuchania koncertu, który odbył się w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Koncert miał tytuł Zapamiętaj imię moje. Ten koncert zaprezentuję w trzech częściach w kolejnych audycjach. Dzisiaj prezentuję pierwszą część tego koncertu. Teraz przenosimy się do Centrum Dziedzictwa Kultury imienia Stefana i Krystyny Diszato na spotkanie z panem Mariuszem Tomczukiem. Sala imienia Krystyny i Stefana Diszato w Centrum Dziedzictwa Kultury w Hrubieszowie zmieniła się w galerię zdjęć wykonywanych techniką, która ma swój początek jeszcze w XIX wieku. Dzisiaj pan Mariusz Tomczuk przedstawi nam tą niezwykłą już dzisiaj technikę tworzenia zdjęć na szkle. Jest to podróż w czasie. Panie Mariuszu, proszę o parę słów wprowadzenia do dzisiejszego wydarzenia. No, cieszę się bardzo, że te szyby znowu się w Hrubieszowie pojawiają.
na wystawie, bo już kilka lat temu, 6 bądź 7 lat temu były, ale wróciły na szczęście w nowych realiach, w nowym otoczeniu, w nowym budynku odrestaurowanym, byłym w syndykacie rolniczym. Bardzo mi jest miło, znaczy moja mama tutaj pracowała kiedyś, także to też jest taki dodatkowy akcent, że tak powiem, emocjonalny. Wystawa dotyczy portretów wykonywanych w technice mokrej płyty kolodionowej, czyli jest to tak zwany ambrotyp, zdjęcie na szkle, metoda, która pojawiła się oficjalnie po raz pierwszy w 1851 roku i trwa do dzisiaj. Jest grupa miłośników, szaleńców, jak zwał, tak zwał, którzy kultywują, między innymi ja, ponieważ jest to metoda na tyle niepowtarzalna, że zdjęcie jest tylko jedno jedyne, nie da się tego skopiować. Poza tym jest taka ciekawostka, że ponieważ ja robię na szybie, można robić na różnych nośnikach, między innymi na plastikowych, dibondach i tak dalej, na metalowych płytach, czyli ferrotypie. Natomiast dla mnie szkło jest takie klasyczne, tradycyjne i przy tym poza, chociaż jest kruche, jak wiadomo. Technika jest bardzo, bardzo oryginalna. Emulsja kolodionowa jest ślepa na czerwony fragment widma, także jest to też taka specyfika, która przedstawia twarz często dosyć odmiennie, prawda? Także trzeba się przyjrzeć, żeby się poznać. Niektórzy się nie poznają. Znaczy się poznają, ale z trudem. Także jest to taka specyficzna bardzo i bardzo ciekawa, ale co jest ważne właśnie dla mnie, jest to rzecz niekopiowalna. Jedno zdjęcie i właścicielka, w tym momencie modelka, ponieważ wystawa dotyczy pan dziewczyn moich znajomych, jest jedyną właścicielką na świecie, na 8 miliardów ludzi. Także ciekawostka. Czyli będzie to swego rodzaju podróż w czasie. Tak, podróż w czasie i proszę Państwa, proszę sobie poczytać. Mokra płyta kolodionowa, materiał dostępny, bardzo dziwna, fajna metoda. I tutaj na wystawie też mam aparaty fotograficzne, które brały, znaczy jeden brał udział w mojej własnej roboty, natomiast jest też Globika, to jest aparat wschodnio-niemiecki, który funkcjonował w jednym z zakładów w Hrubieszowie. Ja odkupiłem go, ponieważ chciałem, żeby został w Hrubieszowie i on jeździ ze mną jako ekspozycja. Niedawno ta wystawa była w Wojsławicach w synagodze i ta Globika właśnie jeździ jako ten ślad, aparat typowo atelierowy na kołach, nawet z hamulcem. Także warto przyjść, zobaczyć, jak to wygląda. To jest spory klamot, ale mówię, pełen uroku i da się tym robić zdjęcia cały czas, do tej pory. To będzie zresztą szczególnie dla młodego pokolenia niezwykłe przeżycie, ponieważ dzisiaj właściwie każdy z nas ma pod ręką aparat. W każdej chwili może zrobić zdjęcia, może ich zrobić nieskończoną ilość, mówiąc w przenośni, ale taka technika, która sprzed laty wymagała niesamowitego profesjonalizmu i serca pracy, no jest czymś niezwykłym, także warto temu poświęcić czas. Także Panie Mariuszu, to taki wstęp. Mam nadzieję, że podczas tego spotkania dowiemy się znacznie więcej. Z miłą chęcią. Także będziemy cały czas tutaj krążyć, będziemy się widzieć. Zapraszam na wystawę, póki jeszcze można. Wystawa będzie czynna około miesiąc, także warto pooglądać te portrety. To są najczęściej hrubieszowianki, dziewczyny stąd i warto porównać ich taki zapamiętany wizerunek, prawda, z ulicy, ze spotkań, z tym, co zarejestrowała szyba, bo to ciekawostka jest. Zapraszam. Także będzie to ciekawe wydarzenie. Dobrze. Dziękuję. Na razie dziękuję. Dziękuję. Poproszę teraz o parę słów gospodarza dzisiejszej imprezy, panią dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Jolantę Janiec. W tym wspaniałym obiekcie zaczyna się naprawdę dziać coraz więcej. Dzieje się, bo po to ten obiekt był stworzony. Bardzo długo czekaliśmy na to, żebyśmy mieli przestrzeń do działania i próbujemy. Piękne jest to, że przychodzą do nas ludzie i proponują pewne formy, także możemy tylko pomagać i współorganizować. Tak jak pan Mariusz przyszedł do nas i zapytał, czy byłaby możliwość zrobienia takiej wystawy. Więc tak naprawdę artyści, ludzie, którzy działają społecznie w Hrubieszowie, przychodzą do nas i my udostępniamy miejsce. Mamy swoją ofertę biblioteczną, mamy swoją ofertę kulturalną, ale piękne jest to, że możemy współdziałać i współpracować po to, żeby promować Hrubieszów i ludzi z Hrubieszowa w Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa. Także jest to miejsce, gdzie ludzie z pasją, z talentem mogą znaleźć miejsce do realizacji swoich pomysłów.
Myślę, że tak. Zawsze to jest kalendarz i nie mówię, że już teraz każdy, kto wejdzie tak jakby z ulicy i natychmiast już będzie miał wystawę czy spotkanie, ale zawsze możemy to ustalić, wpisać w kalendarz i zrealizować to w taki sposób, żeby miało jakość i żeby było dostępne dla ogółu społeczeństwa. Także będzie to miejsce i właściwie jest to już miejsce, które na stałe wpisze się w życie kulturalne naszego miasta. Także na razie dziękuję. Dziękuję ślicznie. Zbliża się godzina 17 i już w sali imienia Krystyny i Stefano Duchoteau zgromadzili się widzowie dzisiejszego spotkania, zgromadzili się uczestnicy dzisiejszego spotkania. Jest już całkiem liczna grupa. Jest pani burmistrz Marta Majewska, pani prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Emilia Feliksiak. No i ten czas wszyscy wykorzystują na oglądanie ekspozycji zdjęć oraz tych niezwykłych, zabytkowych aparatów fotograficznych. I szukam tego światła właśnie zastanego, tego zwykłego UV, będzie coś z góry, to kwestia pomysłu. Także warto szukać w sobie i poszukać, dobrze pogrzebać, a często się znajdzie i faktycznie poświęcić trochę czasu. Ja nie mówię, żeby od razu sięgać do wielkiego formatu, bo tu i dźwigać się trzeba, więc trzeba chodzić też na siłownię, żeby przepuklinę nie dostać, ale generalnie cel uświęca środki. Warto cokolwiek robić, czy to będzie dziarganie, czy to będzie grafika, czy to będzie garcarstwo obojętne, czy wulkanizacja na przykład. W każdym bądź razie wszystko to jest w naszych jakby mocach. Tylko musimy to w sobie odkryć. A tutaj to tworzenie, często mówi się, że ja jestem artystą, ja jestem po prostu fotografem, fotoamatorem, artyzmu mi daleko, ale też w pewnym momencie, ponieważ my podlegamy też pewnej presji otoczenia, tak, fora fotograficzne, to źle, tamto źle, w ogóle do dupy, nie przestań, ty się zajmij czym innym, zacznij kopać rowy na przykład, nie? I takie rzeczy często podcinają skrzydła, a ludzie dzisiaj są bezwzględni, zwłaszcza w sieci. A najczęściej to się sprowadza jeszcze do czegoś takiego jak nie znam się, to się wypowiem. Tak? I ci, co nie robią nic, mają najwięcej do powiedzenia. I później jest problem, co z tym zrobić. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby słuchać tych mądrzejszych, bo tylko od nich się można czegoś nauczyć. Mieć kontakt z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia, coś sobie reprezentują, i coś wnoszą do naszego życia. I tylko tyle, albo aż tyle, bo dzisiaj to nie jest takie właśnie proste, żeby znaleźć kogoś, rozgarnąć te szuwary, znaleźć kogoś normalnego. Także wiecie, to mówiłem, malarstwo jak najbardziej. Aha, przepraszam, zapomniałem powiedzieć, że Vermeer impresjonisty i Ziarko, bo Sylwester Ziarko też maluje. Tak, bo w zasadzie już przeszedłem do jednego tego, do jednego ujęcia. Tylko teraz jeszcze Blade Run i jedziemy z tym. Nie, być może nie. Jak nie w tym, wcieleniu, to w przyszłym, ale wszystko przed nami. Profesor Ziarko jest, także on mi zawsze prowadzi w temat. Ja warunki mam, zastygnięte już, ale mam. Czyli warto, o właśnie, z takimi ludźmi warto rozmawiać, spotykać się, dyskutować i korzystać przede wszystkim z gościnności takiej właśnie instytucji jak MBP, czyli Miejska Biblioteka Buncia. Proszę Państwa, jest świetne miejsce, jest budynek po remoncie, są ludzie, którzy są otwarci na takie inicjatywy i warto, ja rozmawiałem też z panią burmistrz wcześniej, warto, żeby ludziom dać tą możliwość pokazywania, żeby nie gdzieś tam niedługi po kątach. Jest HDK oczywiście, tam jest też fajne miejsce, sam tam kiedyś byłem z trzema czy czterema wystawami, ale tu po tym remoncie jest taki ten fajny taki duch, że budynek historyczny, druga sprawa ludzie, którzy tutaj zasiadają, mają otwarte serca. Jest biblioteka, czyli można korzystać też z wszelkiej wiedzy i co najważniejsze,
jest miejsce, gdzie można się wystawić, postawić, jak ja miałem to niewątpliwe szczęście i pokazać część siebie, tak? Powiem takie taką anegdotkę, właśnie nawiązując tutaj do pani burmistrz, wypowiedzi, że niektórzy zazdroszczą, no większość zazdrości, ja sam powiem szczerze, przyznaję się, że zazdroszczę Mariuszowi do tego powrotu, do takiej fotografii, gdzie częściowo historycznie zaczynałem między innymi na takiej fotografii w ciemni po prostu, jako młody chłopak w drugiej klasie, robiło się stykówki, ale teraz powiem, że pamiętam, od czego się zaczęło, Mariusz, i pamiętam, jak ty zaczynałeś. Przychodziłeś do mnie do sklepu fotograficznego, zalegały tam na półkach bardzo stare, przeterminowane filmy, tak zwane pułkowniki kilkuletnie, a Mariusz mówi, oj, chciałbym to kupić, nie? No i przeceniałem to dla niego, kupował wszystko hurtowo, jeszcze gdzieś tam się sprowadzało z jakichś magazynów starych, to były po prostu wielkoformatowe, można powiedzieć, zwojowe takie klisze 6x6, powiedzmy, nie? I Mariusz przychodził, to wszystko kupował. Były takie czasopisma jak Fotografia i Foto, kilkanaście lat temu jeszcze wydawane. Zalegały u mnie na półkach, masę tego było, Mariusz wszystko wykupował. Także tak od tego się zaczynało. Nawet no, przychodził, pomagaliśmy sprzęt, że tak powiem. Mariusz bardzo się interesował właśnie takim sprzętem w tych obrazkach 6x6. Pamiętam Kijew Radziecki. 6x6. No właśnie, to ja zaznaczam, że to kupiłem. Reklamację chcę złożyć. Z tego, które ja prowadziłem. Zależy, że Sławek kupował te Kijewy. Ukraińska konstrukcja, ale już taka średnio formatowa. Powiem takie taką anegdotkę, właśnie nawiązując tutaj do pani burmistrz, wypowiedzi, że niektórzy zazdroszczą, no większość zazdrości, ja sam powiem szczerze, przyznaję się, że zazdroszczę Mariuszowi do tego powrotu, do takiej fotografii, gdzie częściowo historycznie zaczynałem między innymi na takiej fotografii w ciemni po prostu, jako młody chłopak w drugiej klasie, robiło się stykówki, ale teraz powiem, że pamiętam, od czego się zaczęło, Mariusz, i pamiętam, jak ty zaczynałeś. Przychodziłeś do mnie do sklepu fotograficznego, zalegały tam na półkach bardzo stare, przeterminowane filmy, tak zwane pułkowniki kilkuletnie, a Mariusz mówi, oj, chciałbym to kupić, nie? No i przeceniałem to dla niego, kupował wszystko hurtowo, jeszcze gdzieś tam się sprowadzało z jakichś magazynów starych, to były po prostu wielkoformatowe, można powiedzieć, zwojowe takie klisze 6x6, powiedzmy, nie? I Mariusz przychodził, to wszystko kupował. Były takie czasopisma jak Fotografia i Foto, kilkanaście lat temu jeszcze wydawane, zalegały u mnie na półkach, masę tego było, Mariusz wszystko wykupował. Także tak od tego się zaczynało. Nawet no, przychodził, pomagaliśmy sprzęt, że tak powiem. Mariusz bardzo się interesował właśnie takim sprzętem w tych obrazkach 6x6. Pamiętam Kijew Radziecki. 6x6. O parę słów wrażeń poproszę panią burmistrz Martę Majewską. O dzisiejszym wydarzeniu. Jak wrażenia? Ja powiedziałam to w swojej krótkiej, a nie, bo było, że długiej, to w swojej dłuższej wypowiedzi, ale mam z tego naprawdę też nieukrywaną satysfakcję. Tak jak i z tego, że do tej dzisiejszej wystawy doszło. Powiedziałam o tym, że na tą randkę o wyjątkowym charakterze, niech to zabrzmi bardzo dobrze, z panem Mariuszem umawialiśmy się od dłuższego czasu. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ta randka ze sztuką i z tym, co pan Mariusz robi, naprawdę bardzo długo dojrzewała. Dojrzewała specjalnie, bo czekała na miejsce właściwe. Jakiś czas temu, już dobre, myślę, 2 lata temu może nawet, jak nie 3,
rozmawialiśmy o tym za pomocą tych środków komunikacji społecznej. Które są dzisiaj naturalnym sposobem komunikacji. Naturalnym i pierwsze fotografie. My jako mieszkańcy Hrubieszowa, ale nie tylko oczywiście, mogliśmy oglądać i podziwiać, chociaż podziwiać to tak naprawdę należy to w tej oryginale. I w oryginale, na szkle, w Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa, bo tylko wtedy ten zachwyt ma właściwy wymiar. Rozmawialiśmy za pomocą tych rzeczonych środków komunikacji społecznej, które też, trzeba powiedzieć, są nam dzisiaj potrzebne, niezbędne i tak wplotły się w nasze życie, że też nie ukrywajmy, bardzo nam pomagają, ale dla tego rodzaju sztuki mogą być tylko wartością pomocniczą. I to podkreślmy. Rozmawialiśmy o tym 2-3 lata temu i pan Mariusz mówił, kiedy będzie to miejsce właściwe, aby to pokazać. Nasz remont budynku Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa nieco się przedłużył i tutaj jest naciskiem na nieco, ale warto było czekać, to też dzisiaj było podkreślone, że warto było czekać, aby Hrubieszów, aby miasto Hrubieszów dostało miejsce z duszą, bo niewątpliwie Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa ma tą duszę, nie jedną. Tak, oczywiście dla wielu pokoleń. Ja osobiście kojarzę to miejsce, że tutaj był pierwszy telewizor w Hrubieszowie. To teraz mnie pan mocno zaskoczył. Mam nadzieję, że wiele osób nas słucha w tym momencie. Sądzę, że potwierdzą. Zresztą wtedy odbiór telewizji polskiej był niemożliwy i jedynym kanałem, który można wtedy było odbierać, to był kanał ze Lwowa, czyli ze Związku Radzieckiego. Ta antena, naszego polskiego Lwowa. No powiedzmy, tak. Ta antena tego telewizora, taka duża, płaska, to jeszcze nawet chyba u pani gdzieś tam we wspomnieniach, patrząc na ten budynek, może gdzieś tam utkwiła. Ale teraz zadam inne pytanie, bo oczywiście śledzę na mediach społecznościowych pani aktywność w świecie. I jak ludzie z Polski, z różnych miejsc Polski reagują na słowo Hrubieszów? Proszę państwa, jakbyśmy o tym rozmawiali jakieś 3 czy 4 lata temu, to pewnie moja wypowiedź byłaby inna. Ale jeżeli mamy chwilę czasu, pozwolę sobie przytoczyć jedno konkretne zdarzenie, które jest dla mnie zdarzeniem wyjątkowym i które to zdarzenie tak naprawdę zaterminowało wszystko i wszystkie moje decyzje, przekaz do mieszkańców i nie tylko o naszym Hrubieszowie. Nie jest żadną tajemnicą, że niejednokrotnie wyfruwając stąd jako młodzi ludzie, bądź też na różnym etapie naszego życia, wyfruwaliśmy, bądź też niektórzy nadal wyfruwają, chociaż mam nadzieję, że takich osób jest jak najmniej dzisiaj, z takim przeświadczeniem, że to już jest koniec świata. To nie jest koniec świata, to jest początek Europy. To jest początek, tak. To jest początek Europy, mówię o tym cały czas. Ale takie przeświadczenie również mi towarzyszyło. Byłabym nieszczera, gdybym powiedziała, że było inaczej. Okres liceum, wyjazd, przekaz od rodziców, pewnie wielu znanym, a będzie to, co powiem za chwilę. Jedź, kształć się, zdobywaj doświadczenie, pracę, dobry zawód, bo to ci da dobry start. Pewnie też pieniądze, bo wiadomo, że w życiu to też jest istotne, potrzebne po prostu. Nie najważniejsze. Ale w życiu potrzebne. Wielu z nas z takim przekazem stąd wyjeżdżało. I zanim w ogóle trafiłam do samorządu tutaj, byłam na takim szkoleniu, wówczas jeszcze asystentów sędziego, bo taką miałam pracę, taką funkcję pełniłam kilka lat, zanim tutaj trafiłam. Siedzieliśmy w gronie ludzi z całej Polski. To jest dla mnie ważne, ja staram się zawsze o tym mówić. Było nas tam kilkoro, to już było takie spotkanie, powiedzmy sobie szczerze, poszkoleniowe. I mówiliśmy o sobie, skąd jesteśmy. No ja powiedziałam, że jestem z Hrubieszowa. Mamy dualizm postawy tych uczestników. Z jednej strony słyszę taki przekaz. I tu będę brutalnie cytowała to, co usłyszałam, bo trzeba mówić prawdę, jak się ludzie wypowiadali. Boże, to już koniec świata, wrony u was zawracają. Ja nie chcę używać
innych mniejszych cenzuralnych słów, ale myślę, że mieszkańcy domyślają się, o czym tutaj mówię. Generalnie koniec, tragedia i w ogóle tutaj trzeba zaorać ten moment. I nagle, jako druga osoba, to też jest istotne, odezwała się koleżanka z innej części Polski, zupełnie niezwiązana z Hrubieszowem i powiedziała tak: w Hrubieszowie? To tam urodził się Staszic, to z Hrubieszowa pochodził Zin. Wymieniła jeszcze szereg innych osób nam tutaj znanych, również profesora Dichateau, który jest stanowczo dla naszych mieszkańców jeszcze zbyt mało znany. A w świecie i owszem, to dla nas powód do wielkiego wstydu, to też trzeba powiedzieć o tym, ale nadrabiamy to, staramy się. I wierzę, że to się w perspektywie czasu za chwilę bardzo zmieni. A propos tych moich wizyt zagranicznych, o które pan zapytał. I wtedy powiedziałam sobie ostatni raz, pozwoliłam na to, żeby w takiej komunikacji ktokolwiek powiedział o naszym mieście, że to jest koniec świata. Ja wtedy nie wiedziałam jeszcze, gdzie będę, bo moja historia życiowa jeszcze długo trwała, zanim tutaj trafiłam do samorządu. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że naprawdę należy mówić o tym głośno, zwłaszcza młodym ludziom, wielu też najezdnych, bo przecież rodzimi Hrubieszowianie to jest jedno, ale też jest wiele osób, które do nas przyjeżdża i asymiluje się jakby z tym miejscem i dobrze, nabywając tych wszystkich nawyków, mam nadzieję, że dobrych, poznając naszą historię, to my, wyjeżdżając w świat i nasze dzieci, dajemy największą i najważniejszą wizytówkę o nas. Więc jeżeli taki przekaz będzie szedł o Hrubieszowie, tej pierwszej wersji, o której wspomniałam, czego bym bardzo nie chciała. Albo inaczej, życzyłabym sobie, żeby szedł ten drugi. Nigdy nikt więcej o Hrubieszowie nie powie, że to jest koniec świata. My naprawdę, jako mieszkańcy tego miasta, Polacy są jednym z najbardziej wykształconych narodów. Pod wieloma względami, również językowymi, ale to jest oczywiście jeden z elementów. Nie mamy absolutnie prawa do tego i powodów, żeby mieć kompleksy. I to staram się pokazać za każdym razem, że Hrubieszów w swojej historii trudnej, bardzo trudnej, bolesnej, tragicznej, z przelaną krwią i wieloma innymi elementami tej historii, która musi być znana, bo to jest przede wszystkim też podstawa do tego, że my musimy tą swoją historię znać, bo jeżeli jej nie będziemy znali, no kim będziemy? Tak. Jaką wartość będziemy przekazywać naszym dzieciom? Nie ma przyszłości bez przeszłości. Nie mamy do tego prawa. I czy to będziemy cytować Piłsudskiego, czy inaczej w odwrotnej kolejności Jana Pawła II i Piłsudskiego. To staram się przekazać i dochodząc do pytania, które zostało zadane, jak postrzegany jest Hrubieszów, największą satysfakcją, jaką mam na dzień dzisiejszy, jest to, że w momencie, kiedy uczestniczę w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, różnego rodzaju forach. No i w mediach przecież. W mediach również. Brała pani udział w programie w TVN-u. I każdą okazję wykorzystuję do tego, żeby mówić dobrze o naszym mieście. No, domyślam się. To po pierwsze, o naszych problemach, których jest niemało. I trzeba też o tym mówić. Bo my bardzo potrzebujemy wsparcia, niezależnie od tego, czy to jest obecny rząd, czy następny, w jakiejkolwiek formie on by nie był, bo tego nie wiemy, jak to się zadzieje. Oczekujemy tu konkretnej pomocy. I jak jest postrzegany? Mam ogromną satysfakcję, że to ludzie właśnie z zewnątrz często bardziej i lepiej widzą ten Hrubieszów, niżeli czasem nasi mieszkańcy tutaj na miejscu. Dlatego warto czasem spojrzeć w lustro i spojrzeć i powiedzieć sobie: Hrubieszów, to moje miasto, Hrubieszów, jestem stąd, bo nic tak nie świadczy o człowieku, jak jego tożsamość. Tożsamość miejsca. Miałam okazję wyjątkową w ubiegłym tygodniu uczestniczyć w spotkaniu z ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Człowiekiem stąd. I na jego zaproszenie tam się udałam. Właśnie po to, żeby złączyć pewne punkty na mapie naszej historii, doświadczeń i przyszłości. Przyszłości w kontekście, mówię, tego, że mamy pewne plany i mam nadzieję, że one się zrealizują,
zarówno pod względem współpracy z Europą Zachodnią. My mamy partnerów w Europie Wschodniej jako miasto, ale potrzebujemy partnerów na zachodzie Europy. Potrzebujemy też iść do przodu z oczywistych względów. Więc przed nami ważne rzeczy w kontekście współpracy zagranicznej z Europą Zachodnią. Jesteśmy takim początkiem Europy i jedni, jeżeli chcą w pozytywnym aspekcie powiedzieć o tej granicy w sensie końca Unii Europejskiej, mamy pewne plany, które nas połączą z krańcami Niemiec. Krańcami Niemiec w kontekście współpracy z Francją. Jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i wierzę, że profesor Di Chateau będzie czuwał nad naszymi planami i te plany się zrealizują. Mam też ogromną nadzieję, że po prostu będzie mi dane dokończyć po prostu też tą misję w tym zakresie, bo kończymy ważne inwestycje. Dziś otworzyliśmy, dzisiaj też jest bardzo ważny dzień, bo oprócz tej wspaniałej wystawy otworzyliśmy też długo oczekiwaną salę gimnastyczną przy szkole podstawowej numer 1. O, to rzeczywiście bardzo ważny moment, no i bardzo pozytywny dla młodzieży naszego miasta. Dla młodzieży i dla całej społeczności miasta, bo wiadomo, że w godzinach szkolnych to obiekt dla młodzieży, ale pozaszkolnej to również dla wszystkich naszych mieszkańców. Tak naprawdę jesteśmy w przededniu otwarcia największej i najważniejszej dla nas inwestycji, czyli krytej pływalni już 5 maja. Już od 5 maja korzystam z okazji. Zapraszam wszystkich mieszkańców już od godzin popołudniowych. Nasz Hrubieszowski basen jest dla mieszkańców, będzie dla mieszkańców. Trwają w tej chwili ostatnie przygotowania do tego, aby go udostępnić. Coś, co przez lata było marzeniem, tak. Przemyśleniami, jakąś utopią. Stało się faktem. Stało się faktem, co tak. To potwierdza? Wystarczy chcieć, wystarczy być konsekwentnym, wystarczy nie mieć kompleksów i po prostu realizować to, co się zaplanowało. Wiele przed nami planów i na pewno, o co chciałabym też poniekąd zaapelować do mieszkańców Rubieszowa, o takie wsparcie w tej takiej wierze, że mimo trudnych czasów, w których żyjemy, chociaż ja się zawsze boję mówić o tym, że to są trudne czasy, bo nie czuję się do końca upoważniona wobec historii, która za nami. I oby się nikt oczywiście nie powtórzyło, bo ta trudność, z którym dzisiaj się spotykamy, była ostatnią trudnością, z którą się musimy mierzyć, ale to wsparcie mieszkańców i wiara naprawdę czyni cuda i zaufanie dla nas, dla mnie również, tak, w tym, co robię, bo Hrubieszów mam w sercu, tu się urodziłam i tutaj mieszkałam przez wiele lat i nigdy się stąd nie wybieram, nawet jak nie będę burmistrzem, więc kocham to miasto i staram się to realizować. W każdym miejscu innym Hrubieszów jest postrzegany naprawdę bardzo pozytywnie. I to jest ta moja odpowiedź na to zadane pytanie. No i to jest bardzo pozytywny akcent kończący dzisiejszy dzień i mam nadzieję, że takie dni będą pojawiać się coraz częściej. Dziękuję bardzo pani burmistrz. Serdecznie dziękuję i tego życzę przede wszystkim naszym mieszkańcom, nam jako mieszkańcom, pewnych pozytywnych wrażeń i po prostu z radości z tego, co się dzieje mimo wielu trudności. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To był wspaniały koncert upamiętniający 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z udziałem młodych artystów w Hrubieszowskim Domu Kultury przeżyliśmy wspaniały wieczór. Ten koncert zaprezentuje w trzech kolejnych wydaniach. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania pierwszej części tego koncertu. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie na koncercie, który będzie nosił nazwę Zapamiętaj imię moje.
Mam nadzieję, że koncert będzie bardzo przejmujący i spodoba się Państwu, bo właśnie tym koncertem chcemy uczcić 80. rocznicę powstania getta w getcie warszawskim. Jest to niezwykłe wydarzenie i chcieliśmy, aby w Hrubieszowie, w mieście, w którym tylu Żydów żyło przed II wojną światową, upamiętnić ten dzień i żeby młodzież pamiętała, że tak ważne wydarzenia miały miejsce w historii naszego kraju. Ten spot reklamowy przed chwileczką nie był przypadkowy, ponieważ wydarzenie Pamiętniki z getta Zapamiętaj imię moje jest to widowisko teatralno-muzyczne i zostało objęte honorowym patronatem marszałka województwa lubelskiego pana Jarosława Stawarskiego oraz bierze udział w programie Warto być Polakiem, którego organizatorem jest samorząd województwa lubelskiego. Także dziękujemy za dofinansowanie i mamy tutaj na widowni dzisiaj przedstawiciela pana marszałka. Jest to pani doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pani Sabina Bober, która jednocześnie, brawa dla pani Sabiny, która jednocześnie jest koordynatorem upamiętnienia miejsc martyrologii Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Jeszcze raz serdecznie witamy. Bardzo serdecznie witam pana Artura Cnotę, który jest prezesem Fundacji Centrum Jedności Nowy Człowiek z Lublina. Bardzo serdecznie witam panią przewodniczącą Rady Miasta, panią Annę Naję. I serdecznie witam na naszym koncercie panią Monikę Podolak, sekretarza Urzędu Miasta. Bardzo serdecznie witamy. Wiemy, że dotrze do nas również jeszcze pan burmistrz, który wraca z jakichś tam ważnych wyjazdów. Także bardzo się cieszę, że państwo zaszczycili swoją obecnością nasze dzisiejsze wydarzenie. I aby wprowadzić w tematykę powstania w getcie warszawskim, nie ośmielę się o tym mówić w obecności takiego autorytetu, jak jest pani profesor Sabina Bober. Dlatego bardzo proszę o kilka słów wprowadzenia w tematykę powstania w getcie warszawskim, a potem zaproszę państwa już na koncert. Dziękuję bardzo. Dyrektor, szanowni państwo, przede wszystkim chciałam z całego serca podziękować imieniu pana marszałka Jarosława Stawiarskiego za zorganizowanie tej pięknej uroczystości, ale również za to, że tutaj państwo podjęliście szkoły, władze miasta, podjęliście z nami współpracę, jeżeli chodzi właśnie o upamiętnienie naszych żydowskich sąsiadów. W zeszłym roku była 80. rocznica akcji Reinhardt, systemowej zagłady Żydów i mieliśmy właśnie okazję już w zeszłym roku tutaj u państwa być z panem marszałkiem. Ja powiem coś od siebie. Jadąc tutaj do państwa, jak było organizowane właśnie to spotkanie z szacowną młodzieżą, zaprosiłam także pana marszałka, raczej zapytałam go, czy nie chciałby ze mną pojechać. I całą drogę naprawdę miałam, jak to się mówi, ogromny strach. Jak to się odbędzie, jak będzie młodzież się zachowywać, jakie pytania będzie zadawać. I kochana młodzieży, pan marszałek był zachwycony. Jak wracaliśmy, on naprawdę to całą drogę tylko mówił o was, przede wszystkim o bardzo wysokim poziomie merytorycznym. I tutaj też chciałam podziękować nauczycielom i rodzicom, którzy tak dobrze przygotowali tę młodzież. I jak
organizujemy spotkania z młodzieżą w każdym powiecie. Ja zawsze daję za wzór tutaj młodzież chrubieszowską. Także jeszcze raz z całego serca dziękuję. Kilka zdań, jeżeli chodzi o wybuch powstania w getcie warszawskim. Wybuch powstania miał miejsce 19 kwietnia. Natomiast pierwsze, znaczy te przygotowania do wybuchu powstania toczyły się już o wiele wcześniej. My mówimy o akcji styczniowej z 18 stycznia. Wówczas różne grupy tutaj, które organizowały to powstanie, bo to, że getto będzie likwidowane, Żydzi wiedzieli już przynajmniej ci decyzyjni wiedzieli już wcześniej, bo właśnie od 1942 roku, od marca, jak zaczęła się ta akcja Reinhardt, getta na terenie tutaj Generalnego Gubernatorstwa i Lubelszczyzny były sukcesywnie likwidowane i Żydzi wiedzieli, że jadą do obozu zagłady, że jadą na śmierć. I pierwsza akcja miała miejsce w Warszawie 18 stycznia i tutaj Żydzi mieli tylko jeden dzień, żeby zorganizować bunt. I zorganizowali go skutecznie. Zostało zamordowanych ponad 10 Niemców i oczywiście wielu Żydów. Jak powiedział jeden z organizatorów tego powstania, Isaac Antek Zuckerman, Niemcy już od stycznia nie wchodzili na teren getta jak do siebie. I pewnym sukcesem było również zgromadzenie i zachęcenie właśnie do tego buntu niemalże wszystkich organizacji żydowskich. I 19 kwietnia w centrali dowodzenia w bunkrach przyszedł kurier od Armii Krajowej i powiedział, że rano będzie getto likwidowane. I na początku była to bardzo mała grupa, około 500 osób. Zostało utworzone 22 oddziały. No i sukcesywnie zaczęli też dołączać pozostali Żydzi. I w powstaniu brało około, tak też jest trudno do przeliczenia, ale historycy różnie mówią, nawet podają około 2000 osób. W czym był problem? Nie było tutaj problemem z osobami, które by chciały walczyć, bo po tej akcji styczniowej Żydzi byli już przekonani, że oni mogą stawić opór, ale problemem było zdobycie broni. Nie były problemem pieniądze, bo Żydzi mieli na tę akcję pieniądze, natomiast zdobycie broni było bardzo utrudnione. Tutaj troszeczkę pomogła Armia Krajowa, która do końca nie wierzyła, że Żydzi są w stanie chwycić za broń i przeciwstawić się niemieckiemu okupantowi. I czym było powstanie w getcie warszawskim? Było wielkim zrywem i Żydzi tutaj nie walczyli o wolność, bo oni doskonale wiedzieli, że to powstanie z góry skazane na niepowodzenie wobec ogromnej tutaj przewagi przeciwnika, ale walczyli o godność i człowieczeństwo, a przede wszystkim także o zemstę. Niemcy byli przekonani, że Żydzi nie będą się skutecznie bronić, że likwidacja nastąpi bardzo szybko. I tutaj się pomylili, bo tak naprawdę getto dopiero upadło niemal po miesiącu. I z protokołów Jurgena Stropa, osoby, która odpowiadała fizycznie za zniszczenie getta, dowiadujemy się, że ponad 34 tysiące zostało wysłanych do różnych obozów pracy, tutaj między innymi na terenie Lubelszczyzny i do Treblinki. Nie wiemy, czy to jest
czy to jest ta liczba właściwa. Jürgen Strop osiągnął swój cel. W jaki sposób? Zaczął podpalać kamienicę po kamienicy i wrzucać różnego rodzaju gazy do piwnic, by w ten sposób wypłoszyć ukrywającą się ludność żydowską. Ale czym było też powstanie w getcie warszawskim? Powstanie w getcie warszawskim było impulsem do powstań i buntów w innych gettach. Gdy dotarły wiadomości o wybuchu powstania w Warszawie, ruszyło getto w Białymstoku, ruszyło getto w Częstochowie. Jeszcze przed wybuchem powstania w getcie warszawskim były bunty niemal we wszystkich gettach na terenie Kresów. O tym się nie mówi. Ja to tylko młodzieży wspominałam przy naszym ostatnim spotkaniu, że ten temat samoobrony Żydów przed zagładą jest, można powiedzieć, troszeczkę taki zapomniany, przemilczany. Żydzi tutaj przedstawiani są jako te właśnie owce, które szły na rzeź. I powiem Państwu tak, ja po studiowaniu wieloletnim dokumentów dotyczącym właśnie tej obrony Żydów muszę przyznać, że nie było tak walecznego narodu w czasie wojny, jakim byli Żydzi. Bo mamy tutaj powstania w gettach, mamy także powstania w obozach zagłady. W Sobiborze, w Treblince, Sonderkommando w Auschwitz. I pomimo tego, że dzielnica żydowska, tak jak chciał Jürgen Strop, została zlikwidowana, ten impuls do dalszej walki został w tej reszcie jeszcze ukrywających się Żydów zachowany, bo ci, którzy przeżyli powstanie w getcie warszawskim, walczyli później w powstaniu warszawskim. Także wokół siebie mieliśmy wielu wspaniałych bohaterów i cieszę się, że Państwo o tym pamiętacie, że nauczyciele o tym pamiętają, że młodzież o tym pamięta i tutaj po mnie będzie bardzo wspaniały występ, który jeszcze bardziej wprowadzi Państwa właśnie w tę atmosferę. Jeszcze raz z całego serca dziękuję młodzieży, nauczycielom, władzom, bo bez Was nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby tych wszystkich upamiętnień. Dziękuję. Serdecznie dziękuję pani profesor Sabinie Bober za wspaniałe wystąpienie. Myślę, że przybliżyło to wszystko tematykę. Nasza młodzież jest wykształcona, wyedukowana i doskonale wie, ale myślę, że to wprowadzenie bardzo pomoże odbiorze naszego koncertu. Teraz zapraszam Państwa na widowisko teatralno-muzyczne pod tytułem Zapamiętaj imię moje. Serdecznie zapraszam. Polskę z kraju niemieckiego.
się zawziął na naszą Warszawę. Warszawo kochana, byś jest miasto krwawe. Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała, dzisiaj tylko kupa gruzów pozostała. Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba, nie tylko od bomby umrzeć z głodu trzeba. Głód, zimno, nie mam już siły, by się podnieść. Wokół dławiący smród i trupi zaduch śmierci. Ludzie są jak zwierzęta. By przeżyć, tracą resztki godności i człowieczeństwa. Jakiś czas temu przychodziła tędy matka z dzieckiem. Kobieta stukała do drzwi, zatrzymywała ludzi na ulicy, prosząc o jedzenie. Co dostała, oddawała dziecku, a sama nie jadła nic. Pewnego dnia upadła na ulicy. Leżała, a wszyscy mijali ją obojętnie. Dziecko siedziało przy niej, szarpało za ramię i cały czas płakało. W końcu położyło się obok niej. Też umarło. Likwidują getto. Codziennie łapanki. Ale to i tak bez znaczenia. Kogo nie wywiozą, ten umiera tutaj z głodu. Moich rodziców, męża i naszą 3-letnią córeczkę Sarę wywieziono do Oświęcimia. Wywleczono nas z domów, nas, naszych sąsiadów i wszystkich mieszkających w okolicy. Kto nie chciał wyjść lub próbował się ukryć, był zabijany na miejscu. Popędzili nas w kierunku otwartych ciężarówek. Wiedzieliśmy, co to oznacza, ale za wszelką cenę staraliśmy się nie rozdzielać. Niestety, w tłumie szybko straciłam rodziców z oczu, a mąż Joszko z Sarą na rękach znalazł się gdzieś z przodu. Próbowałam do nich dotrzeć, ale wtedy mocne uderzenie kolbą karabinu powaliło mnie z nóg. Mimo bólu natychmiast wstałam, ale niemiecki żołnierz złapał mnie za ramię, odciągnął na bok i rzucił pod mur. Odbiłam się od ściany, omal nie tracąc przytomności. Przez chwilę, nim wróciła świadomość sytuacji, ogarnęło mnie wielkie zdumienie. Co się stało? Ten człowiek najwyraźniej chciał mnie uratować. Ale dlaczego? Przecież byłam Żydówką jak wszyscy inni.
Może to kaprys? Zabawa w Boga? A może po prostu przypominałam mu jego żonę albo córkę? Wtedy usłyszałam wołanie dziecka. Bolesny skurcz cisnął moje serce. Nad głowami ludzi zobaczyłam na chwilę jej jasną buzię i ręce wyciągnięte w moją stronę. Zaczęłam płakać i krzyczeć, próbowałam się podnieść, nie mogłam. Była coraz dalej. W zgiełku tłumu słyszałam jeszcze jej głos, coraz odleglejszy i bardziej bezradny, wołający: Mamo! Mamo! Mamusiu! Monokl ciśnie, widziało Londyn, Rzym, Powiśle. Jakże uniknąć ma ironii, fryzura raczej salonowa, krawat pod brodę z garniturem. Znać sukces dobry, smak, kulturę. Nic, tylko patrzeć i malować. Ręka z cygarem i z cygnetem. Swobodna władza nad warsztatem. Obycie z pędzlem i ze światem. Wszak prawda jest autoportretem. Patrzył na jego różne twarze. Madryt i Nowy Jork i Wiedeń. A on był Żyd warszawski jeden. Przede wszystkim był malarzem. A kiedy poznał szczyty sławy, odwiedził matkę jak co roku. I był, gdy zmarła Warszawy, a on był Żyd warszawski jeden. Odwiedził matkę jak co roku i był, gdy zmarła u jej boku. I nie wyjechał już z Warszawy. Kiedy poznał szczyty sławy, odwiedził matkę jak co roku. I był, gdy zmarła u jej boku. I nie wyjechał już z Warszawy.
Warszawy, a on by żył warszawski. Ja co zdołałem, wy nie zgęta, wiem, ja potrafię życie stwarzać. Słabnącej dłoni zwykła kredka, na kartkach z kalendarza. Sangwina barwy ze schłej krwi ożywia na papierze twarze, wiecznie stężałe od przerażeń dobiegających końca dni. A jeszcze chłopak z kamienicy, jak przerażony zygzak głodu, rozczapieżonym szponem zdobył dorodną brukiem szczyt słodyczy. Niezmordowana jest sangwina, nosi bezdomny Żyd, nim zgona. Dzieci na rękach i ramionach, do prawdy święta to rodzina. A kramsztyk umrzeć ma na schodach, pośpiechu niedobity malarz. Jeszcze ostatni skarb ocala, gdy mi ogryzek podał. On wiarą w ludzi już się nie łudzi, stał Nowej Jorki i Paryże, wiedząc, że śmierć jest coraz bliżej. Rzekł: rysuj ludzi, jeszcze ostatni skarb ocala. Nigdy wcześniej nie potrafiłabym zrozumieć, że można zapragnąć śmierci i nie traktować jej jako końca wszystkiego, ale myśleć o niej jak o ucieczce. Ucieczce od bólu, cierpienia, od świata, którego nie sposób zaakceptować. Mój świat umarł.
pozostało odległe wspomnienie. Gdy je przywołuję, czuję ciepło wiosennego poranka. Otacza mnie zapach kwitnących drzew. Brodzę w trawie jeszcze wilgotnej od porannej rosy. Oddycham pełną piersią, aż do utraty tchu. Radość unosi mnie. Biegnę ku łąkom, tańcząc i śpiewając Najwyższemu. Boże, jak piękny jest świat, który nam ofiarowałeś. Pamiętam, jak stałam wśród dywanów kwiatów, w białej sukni, pod baldachimem z moim Joszką. Moje serce wypełniało szczęście tak wielkie, że całe nie mogło się tam pomieścić. Więc dzieliłam się nim ze wszystkimi. Rozdawałam je wokoło ludziom, kwiatom, zwierzętom. Kochałam cały świat. A świat kochał mnie.